Witajcie w kolejnym filmie. Ja jestem Mondar, a dzisiaj wracamy do tematu Poppy Playtime raz jeszcze, by zająć się wszelkimi nierozwiązanymi sprawami, które albo przeoczyłem, albo pominąłem w poprzednim filmie. W zasadzie zajmiemy się dzisiaj dopowiedzeniem pewnych kwestii, a także analizą wszystkich taśm VHS jako ogółu. Zajmiemy się nie tylko eksperymentem 1006, lecz także przeżyciami pracowników tej firmy, a także ogółem jej struktur. Zajmiemy się postacią jej właściciela, założyciela, a także słynnego Leita Piera, o którym bardzo często do mnie pisaliście. Ogólnie myślę, że ten ostatni materiał na temat chapteru pierwszego będzie bardzo ciekawy, więc na dobry początek strzel kciuka w górę pod tym filmem. Próg na dziś to 5000, miejmy nadzieję, że nam się uda, a film na temat Poppy Playtime Chapter 2 pojawi się najszybciej, jak się tylko da. Oczywiście, kiedy dowiemy się jakichś nowych rzeczy, może jakiś teaser, trailer, bardziej rzeczywisty czy coś? Byłbym chętny. Poza tym zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Ogromnie dziękuję wam za 90 tysięcy widzów na tym kanale. Już do 100 tysięcy, tylko ostateczna prosta. Niesamowite, totalnie. Zatem subskrybuj kanał, ponieważ dobijamy 100 tysięcy widzów do końca tego roku. Nie wierzę, że to mówię, totalnie. Ja no absolutnie, to jest niemożliwe, że to się dzieje. A jednak się dzieje. Subskrybuj kanał, jak jesteś tutaj nowy. Tymczasem, moi drodzy, proszę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść analizie pozostałych nierozwiązanych spraw Poppy Playtime. Oczywiście zaczynamy od pierwszej taśmy, którą jesteśmy w stanie zobaczyć już na samym początku gry. The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy is as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Owe wideo w rzeczywistości jest tak naprawdę starą reklamą pochodzącą jeszcze z lat 60., która opowiada o niesamowitej lalce Poppy. I właściwie ta taśma jest najprostsza do interpretacji. Lecz rozłóżmy ją na czynniki pierwsze. Mężczyzna występujący w reklamie jest w rzeczywistości założycielem i nadzorcą Playtime Co., a nazywa się Elliot Ludwig. Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, skąd wzięło się to imię, lecz fani za każdym razem, gdy dyskutuję o tej postaci, określają go właśnie tym imieniem i nazwiskiem. Warto to również zwrócić uwagę na fakt, iż pan Ludwig wspomina nie tylko o samej lalce, lecz także o możliwości odbycia wycieczki po samej fabryce Playtime Co. i na własne oczy ujrzenia procesu twórczego każdej lalki. I to, co jest najbardziej sus w tym wszystkim, to fakt, iż reklama ta kończy się dość dziwnym, całkiem niepokojącym montażem. I idę o zakład, iż w żadnej reklamie telewizyjnej nie zawarto by właśnie czegoś w tym rodzaju. Całość została zedytowana i zmontowana, a właśnie te kilka końcowych sekund zostało dodane już na etapie montażu, a następnie wszystko zgrana na żółtą kasetę VHS i tutaj musimy się na moment zatrzymać. Spójrzcie tylko na ten pojedynczy obraz, który widzimy relatywnie na początku przygody. Zauważyliście coś podejrzanego? Kaseta? Kartka? Koperta? Jest to właśnie ten mały szczegół, który przegapiłem w trakcie tworzenia mojego pierwszego filmu na ten temat. Treść kartki, a także taśma VHS nie była kierowana stricte do nas jako do graczy, ale to też, w
a głównym adresatem tej przesyłki jest główny bohater gry. Ponieważ jak myślicie, w jakim innym celu miałby on wracać po latach do swojego starego miejsca pracy? Ano dlatego, że ktoś, najprawdopodobniej jakaś anonimowa persona, go tam wezwała właśnie za pomocą listu, który zawierał kartkę z prośbą o przyjście, dodatkowo z wytłuszczonym jak to tylko możliwe przyjściem i odnalezieniem ogromnego kwiatka, w którego otoczeniu znajduje się nikt inny jak sama Poppy. Zatem ktoś tutaj skłonił głównego bohatera do przyjścia w to miejsce. Pytanie tylko, kto i jakie miał w tym intencje. Z pewnością główną z nich było uwolnienie lalki. Tylko dlaczego? Na temat szczegółów taśmy numer 2 dość często do mnie pisaliście. A raczej co bardziej w kontekście osoby, jaką jest Light Pierre. Nazwisko tego człowieka pojawia się przykładowo na plakacie, na którym pokazana jest niejaka pani Uagi, jak ja to stwierdziłem, a tak naprawdę Kissy Miss. Bardzo dziękuję za tak liczne uwagi, zapamiętam. A skoro już o tym plakacie mowa, to naprawdę jest on całkiem ciekawy i chyba nawiązuje poniekąd do pierwszego FNAF-a, pokazując wszelkie zasady, których należy przestrzegać, przebywając na terenie placówki. Pamiętaj, nie zostawaj po 20, nie nadużywaj czasu firmy, nie majstruj przy maszynach, nie wchodź do skrzydła innowacji bez autoryzacji. Bądź miły dla innych, pokaż się na czas, nie chowaj się za drzwiami, by przestraszyć Lighta Pierre'a. Kim jest Light Pierre? Człowiek o tej godności przedstawia się właśnie w drugiej taśmie w grze, której przeoczenie jest praktycznie niemożliwe, a oto co ma do powiedzenia. Hi, my name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Light Pierre jest w rzeczywistości głową innowacji w Playtime Co., a ponadto niejako stoi za całym systemem bezpieczeństwa w placówce. Taśma, którą tutaj znajdujemy, była przez pewien czas odtwarzana tylko w te dni, gdy placówka jest zamknięta w celu przestraszenia potencjalnych złodziei i uświadomienia ich na temat wszelkich niedogodności losu, które mogą napotkać na swojej drodze, takich jak kamery, czujniki w ruchu czy... przerośnięte smerf. Tylko co ciekawe, tym razem, kiedy placówka jest na dobre zamknięta, kaseta jakby nigdy nic leży sobie na blacie. Trzeciej taśmy w grze nie da się ominąć. Jest ona niejako samouczkiem wobec używania systemu GrabPack, który zdaje się był niegdyś używany przez pracowników firmy do przenoszenia czy tam przesuwania cięższych przedmiotów czy sięganiem rękoma w dalsze niedostępne punkty. Wszakże warto zwrócić uwagę na fakt, iż technologia ta była ponadto bardzo niebezpieczna, gdyż za jej pomocą przykładowo mogłeś urwać głowę swojemu koledze, a przecież chciałeś mu tylko zdjąć czapkę. Tak czy siak zdaje się, iż taśma ta była niezwykle przydatna w kwestii mówienia, co masz robić, a czego nie. I takim oto akcentem przekraczamy tę granicę i teraz zajmować będziemy się tylko i wyłącznie tymi taśmami, które faktycznie są ciekawe. Pierwsza z nich, żółta taśma, którą odnaleźć możesz w magazynie, prezentuje dialog dwóch osób, z których jedną jest niejaki Rich Avery, czyli pracownik firmy, który wyraża swoją dezaprobatę, a w jaki sposób? Posłuchajcie. Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a suite?
Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand. Hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't fight stupid hockey boxes! Rich. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more abominable. Is that even a word? Abominable. Taśma ta, chociaż na pierwszy rzut oka nie jest zbyt interesująca, to i tak zdradza nam kilka ciekawych faktów na temat firmy. Przede wszystkim dowiedzieć z niej możemy się, iż Playtime Co. zrobiło bardzo wiele dobrego dla dzieci, w szczególności dla sierot, rozdając im dobrze zapakowane zabawki. Niemniej zamówień było aż tyle, iż cały magazyn był wręcz zalany paczkami, co naprawdę utrudniało życie pracownikom, w tym Richowi i Wriemu. Ponadto taśma wspomina o niezadowoleniu pracowników spełnienia posady w tym miejscu. Rzekomo firma znacznie wyżej ceniła sobie wizerunek, niżeli komfort pracy pracowników. Rich rozmawia tutaj z inną, niezidentyfikowaną osobą, która zdaje się próbować go uspokoić. A dlaczego? Jeżeli nagranie znalazło się na taśmie VHS, podejrzewam, iż rozmowy pracowników były monitorowane. Ba, nie tylko rozmowy. Ich wszystkie w zasadzie czynności, wszystko co robili, było pod ścisłą kontrolą. Zatem siłą rzeczy powiedzenie o dwóch słów za dużo mogło poskutkować straceniem swojej roboty. Na temat tej taśmy już całkiem sporo wspomniałem w poprzednim filmie, więc w zasadzie krótko przypomnimy sobie to, co było tam zawarte. A najpierw posłuchajcie całości z polskimi napisami, nie to co ostatnio. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back to being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something, right? All right, I think we're getting a little off track. Zatem taśma ta dotyczy, jak mniemam, wywiadu bądź rozmowy o pracę kobiety imieniem Stella Graybor. Osoby, która z racji miłości do zabawek, dzieci, a także pozostania wiecznie młodym, ubiegała się o stanowisko w placówce albo już dawno je posiadała. Wspominała o swoich intencjach, ideach, a także celach. Jak pewnie wiecie z założeń, które przedstawiłem w moim poprzednim materiale, Stella to Poppy. Części Stelli są obecne w Poppy. Stella to Poppy, a Poppy to Stella. I myślę, że tyle z takowej analizy nam już wystarczy, bo o wszystkim wspomniałem ostatnio. Ostateczną taśmę również przedstawiłem wam w poprzednim materiale, lecz w ramach przypomnienia dotyczyła ona naukowca, który po stworzeniu eksperymentu 1006, znanego także jako prototyp, jest świadkiem przerażających wydarzeń, istnej masakry, która jest spowodowana właśnie przez eksperyment 1006, którym jest nikt inny jak Huggy Wuggy. Prawdziwy przełom, ponieważ eksperyment 1006 jest jednostką posiadającą układ pokarmowy, która nie odczuwa głodu i nie potrzebuje jeść. Po więcej szczegółów zapraszam do mojego poprzedniego materiału na ten temat, lecz teraz fajnie byłoby się troszeczkę wsłuchać, ponieważ w tle słyszalne są przeraźliwe krzyki o pomoc innych, jak mniemam, doktorów, pracowników czy
kogokolwiek, kogo Hagiwagi złapał w zasięgu swoich zębów. Naprawdę klimatyczne, przerażające i ciężkie. Jeszcze na szybko odnosząc się do waszych komentarzy, wiem, iż na ścianach znajdują się napisy typu I'm hungry, jestem głodny, lecz moim zdaniem nie odnosi się to absolutnie do Hagiego Wagiego, ze względu na to, co zostało nam powiedziane właśnie w tej taśmie. Hagi nie odczuwa głodu, on tak naprawdę nie może być głodny, więc myślę, że odnosi się to do pozostałych postaci, takich jak na przykład, nie wiem, Candy Cat chociażby. Tak samo jak trailer do części drugiej, chociaż chciałem zrobić jego analizę, to chyba za bardzo nie ma tutaj co analizować. Całość jest prerenderowana, tak mi się wydaje. Gra ostatecznie będzie wyglądać tak pięknie, chyba że faktycznie budżet będzie gigantyczny i w ogóle ray tracing, wszystko i będzie pięknie. Nie bardzo zdradza nam ten trailer cokolwiek w odniesieniu do fabuły, poza ostatnimi słowami mówionymi przez Poppy, mama nie lubi gości. Z pewnością odnosi się to do Kissy Missy właśnie i myślę, że ona będzie główną antagonistką chapteru numer 2, ale o tym wszystkim opowiem wam przy okazji filmu, który powstanie, gdy albo o chapterze drugim dowiemy się trochę więcej, albo gdy ostatecznie on wyjdzie. Ciekawie byłoby zrobić filmy typu analiza teaserów czy coś, jak to jeszcze było za starych dobrych czasów na FAT 2, 3, 4 też i z Sister Location w zasadzie również, kiedy na Scott Games pojawiały się teasery dotyczące tych gier. No nie wiem, myślę, że trochę odleciałem. Moi drodzy, to już chyba tyle w dzisiejszym filmie. Podsumowaliśmy sobie wszystkie pozostałe taśmy VHS tej gry, a także wyjaśniliśmy wszystkie chyba nieeksplorowane przeze mnie w poprzednim materiale wątki, więc myślę, że w tej chwili mamy do czynienia z ogółem całej sytuacji Poppy Playtime i w zasadzie chyba wiemy wszystko, co wydarzyło się na przestrzeni tej gry. Sam nie będę bawił się w jej hakowanie czy cokolwiek, ponieważ takich filmów jest mnóstwo już na polskim YouTubie i możecie je sobie obejrzeć. Ja w swoich ewentualnych przyszłych materiałach na ten temat będę się skupiał tylko i wyłącznie na bardziej merytorycznym odniesieniu, analizie całości, niżeli gameplayu czy hakowaniu. A co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. Póki co myślę, że chapter pierwszy mam już totalnie za sobą i wyjaśniliśmy wszystko, co w zasadzie prosiło się o głębsze wyjaśnienie. Teraz czekamy na rozdział drugi. Szczerze nie mogę się już doczekać. Ma on wyjść we wczesnym 2022 roku. Strzelam, że będzie to luty, ewentualnie marzec. W każdym razie pierwszy kwartał. No i cóż, chyba możemy się już żegnać. Ja bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak ci się spodobał, to pamiętaj wystrzelić pod nim kciuka w górę, ponieważ będzie się on wówczas dużo, dużo lepiej pozycjonował. Pamiętajcie o dzisiejszym progu. 5 koło kciuków w górę pod tym filmem. Myślę, że uda się to bez problemu. Zostaw także suba na kanale, ponieważ tyle osób mnie nie subskrybuje, a to bardzo źle. Musimy to polepszyć, a poza tym dobijemy 100 tysięcy widzów do końca tego roku. Brakuje mniej niż 10 tysięcy. Bardzo dziękuję za 90 tysięcy na kanale. Największe marzenie od dawna się spełni. To jest niesamowite po prostu i to dzięki wam. Kocham bardzo was. Poza tym zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, Discorda i całą resztę, wszystkie linki w opisie. Tymczasem, moi drodzy, ja kłaniam się nisko, mówię do was Mondar, do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się ciepło, cześć!